Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Hej, cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, jest ze mną machająca Aga. Jestem. Tomka ma 90. Jestem. I zapewne Madzia. Hej! Intro! Po intrze! Tak. Słuchajcie, kolejny odcinek zasłuchanych to jest bodajże chyba 21, 22 odcinek, coś koło tego. Jesteśmy pełnoletni. Tak, jesteśmy pełnoletni i generalnie kwestia jest taka, że od dzisiaj w ogóle nie zadajemy pytań. Jasne. Ale w sensie... możemy się umówić tak, że na przykład dwa razy możesz powtórzyć sam po prostu? Nie, słuchamy po prostu, Aga. No ale znaczy, jakby powtórzyliście nie, drugi raz, spoko. Dobrze, to inaczej. Możemy zrobić to na takiej zasadzie, ty że jedyne co mówicie to jest powtórz. Ja wtedy no, powtarzam ostatnie to, co powiedziałem. Ale jak Tomek będzie używał to 20 razy, będziesz powtarzał 20 razy. No to nie, ale nie, nie, nie. Ale co ty czepiasz się na Tomek? Zejdziesz ze mnie, bo mi duszno ty. Dzisiaj, to dzisiaj nie pytamy, ewentualnie wy Masz możecie sasią? Między sobą. A noż dymi. To wtedy będzie śmiesznie, bo jak ktoś spierdzieli i powie, jak ma być, to... No jeszcze gorszysz, kurde, kopyło jedna. Kuźwa, no. Słyszeliście? Ta ostatnia noc to przypomniała. Słyszeliście, co mówiłem? Tak. To była zadowolona. No. Nie zadajemy pytań. Nie. I w ogóle... Że sam się tył. Najśmieszniejsze jest to, że ja dzisiaj no, jestem Agnieszką, a Agnieszka dobrze. Jest mną. Tak. To tak, może być bo, dziwne połączenie. Nie będę ukrywać, że pomyliłem boksy budowane. Zawsze myślałam, że to mnie trafi. Proszę zabrać ze sobą wełnę. Wasze prace, słuchajcie, oczywiście z Discorda się tutaj gdzieś pojawią i prosiliście mnie o to, żebym wrzucił tą mapę zasłuchanych na Discorda, więc ją też tam wrzucę linka, więc będą dwie wersje, będzie wersja główna i będzie ta wersja skrócona. Także na Discordzika zapraszam, linka macie oczywiście w opisie, a jak już o opisie i wszystkim, to przypominamy wam o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji. W padnięciu też na wszystkie socialki, linki macie oczywiście w opisie i Madzia gdzie? Na G2A, link macie w opisie filmu. Dziwnie się czujesz, że Wojtek jest po prawej. No tak wyszło, no. A czekajcie, poczekajcie, jeszcze się tylko upewnię, bo... zaraz się okaże, że... A nie, dobra, jest tutaj. Ja jestem ciekaw, czy to zdążymy zbudować. Nie zdążymy. Dobra. Czekaj, sobie z tego łyka, czekajcie. A będziesz mi pomagał, bo tak jak będzie dużo klocków? Będzie dużo klocków, ale nie będę ci pomagał. No. Jestem ready. Ty Hamico! Zostaw myślę, go. Że... No dobra. Ready? Zostaw. No. Raz, dwa, trzy. Wypieprzaj. Dobra, no. Dobra, na początku tak. Weźcie czerwony klocek. Mhm. I postawcie go w tym miejscu, gdzie się respicie. Dziurkę zatykam. Dziurkę, zatkajcie dziurkę. No. Teraz w stronę diamentową robicie dodatkowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czerwonym? Czerwonym, tym samym. Nie powiedziałeś. Nie powiedziałeś. No bo nie powiedziałeś. A możliwe, co się ma pytać. To możecie się ewentualnie pytać, czy ten sam klocek. O. Tak, gdzie kolor, okej? Okay? Macie, czyli powinniście mieć na 7, tak? No. Teraz na tym jednym klocku, którego zbudowaliście tam, jak zatkaliście dziurkę, dodajcie po jednym czerwonym w stronę zieloną i złotą. No. I teraz te klocki przedłużcie do całkowicie do ściany diamentowej. Mhm. Czyli przy ścianie diamentowej powinno wam wyjść czerwone, puste, czerwone. Co? Macie? Co? Co? Macie? Nie. Powtórz. Źle powiedziałeś. Nie mogę powtórzyć. Możesz powtórzyć, nie powtórzyć mogę. Miałeś. No to ale źle. Nie, powtórz to ostatnie co powiedziałeś. Czerwone, puste, czerwone? Właśnie, jakim przy ścianie diamentowej, te klocki, które dotykają ściany diamentowej, powiedziałeś być... na 7, chłopie. No. Właśnie, a do końca jest 8. Właśnie. Mamy 8 ale na ten 8. Środkowy ma być nie do końca. No tak, czyli no. Na 7, a to już nie powiedziałeś, że a te poboczne, na 8. A te poboczne, które mieliście pociągnąć no do samego końca. A teraz zrobiłam, ale nie powiedziałeś. Nie powiedziałeś. No dobra, to nieważne. Teraz na samym początku, jak wróciliście, znaczy no. Na samym środku i macie te trzy czerwone, no. To podnosicie je dodatkowo dwa do góry. No. Macie? Tak. To jest jeden. To teraz do góry bierzecie fioletową wełnę, w sensie purple wool. Indeed. I raz, dwa, trzy podnosicie to do góry. No. Teraz jak macie tą górę, ostatni poziom, no. To dodajecie po dwa w stronę złotą i zieloną. No. Macie wszyscy? Ja muszę się tutaj zsynchronizować. Oj. Dobra. No. Ja mam wrażenie, że coś durnego się buduje. No. Macie? To teraz tą fioletową do samego dołu. Co? Gdzie? No w dół. Do dołu. Ale to jest takiego klocka, tak?
Ale skąd? Fioletowym klockiem, do dołu. Do samego, całkiem, do samego. Ale... Całkowicie do dołu. Ale tylko jednym klockiem, tym ostatnim, tak? Fioletowym. Ale skąd? Jak do dołu, jak ja dół mam już zabudowany. Uwaga. Ja nie wiem, czym budowałeś. To trudno! Dobrze wytłumaczyłem. To trudno! To trudno! Adam, Magda, to trudno! Boże, jak to jest... Nie, to mi... To jak będziecie mieć do dołu, to mówcie. A tu taka szparka powinna być. Mogę ci obejrzeć swoją szparkę, bo ja nie mam. Aga, ja mam dwie szparki. Ja nie mam szparki. Ja mam dwie. Aga. Ja mam jedną. Jak masz jedną szparkę? Ja powiem tylko tyle, że nie wiem, jakim sposobem wam wyszła szparka, no ale... Nie miałeś szparki. Boże, ja mam dwie! Dobra, ja to pieprzę, no. Jaki wtór. O Jezu. Macie? No, tak, no. To teraz od tych, które postawiliście na samym dole, fioletowych, no, te ciągacie do ściany diamentowej, zostawiając jedną przerwę od ściany. Chyba tylko dół. Nie odpowiadaj. To było tylko moje takie przemyślenie głośne. Dobra. Nie rozumiem nic. Ja też nic dzisiaj nie rozumiem. Nie zrozumiałam nic z tego teraz. Nie no, to jakoś do... wygląda. Jakiś nie leżak. Nie zrozumiałam nic. No ja też nie zrozumiałam, nie przejmuj się. Gdzie mam zrobić kuźwa ten? Nie miałam pytać, ale bo nie zrozumiałam. Możesz powtórz? Zrobić raz? Możesz powtórz. Jak zrobiliście tą fioletową ścianę do dołu, to no, od dolnych klocków no, do samego, do ściany diamentowej, zostawiając jeden odstęp. Czyli dobudowujesz raz, dwa, trzy, cztery, wait, raz, dwa, trzy, cztery, ej, pięć, sześć klocków fioletowych do tamtej to ściany. To możesz, ja mam szparkę, to ja to też miałem tu zabudować, tylko nie powiedział. Dobra, nie wiem, no, co dalej? Macie? Tak. Do, zostawiam moje szparki, no. To teraz tą taką platformę jakby, którą zrobiliście na dole, obudujcie, ale tylko przy ścianie... Nie, może inaczej zróbmy. Poczekajcie, platformę, Aga, widzisz platformę? Kuźwa, Magda. Dobra. Ja słuchaj, mam dzisiaj własną kreację twórczą, zostawcie mnie spokojnie. Obudujcie to, co zrobiliście, żeby dookoła była czarna wełna. Kuźwa, ta szparka... Bo ja nie zrozumiałam dzisiaj nic. Ja też nie. Ja też nie. Najgorsze nie, też te szparki... Wojtka pomysły, żeby nie pytać. Nie. Moje szparki schnęły chyba pod podstawę, bo ja ale nie dlaczego obudowuję. Wy macie szparki, ja nie mam żadnych. Ja powiem tylko tyle, że w tej budowli nie ma ani jednej szpary. Ej, my mamy to podnieść tym czarnym do samej góry, do fioletu u góry? Nie, obudować tylko dół, słyszałem. Dobrze. Jak będziecie mieli, to powiedzcie. Dobra, wiecie co, ja tą szparę tutaj zasłonię, bo coś mi tutaj nie pangla. Ja chyba zaraz pójdę poglądać. Ale fajnie, bo każdy będzie wyglądał inaczej. Nie, czekaj, moje już jest bez szpary. No, jest fajnie, no. Macie? Tak. To teraz, jak macie tą platformę, to przy ścianie diamentowej zaczynamy od lewej do prawej, czyli od zielonej do złotej. No. I stawiacie na tym, na czarnej wełnie, stawiacie no, dwie białe do góry. No. Potem jest jedna przerwa. Stawiacie białą jedną. No. Potem są trzy przerwy. No. Stawiacie białą jedną. No. Potem jest przerwa i stawiacie dwie białe do góry. To już mi się skończyło. O kurwa. Się o kurwa, poczekaj, ja już wiem, co ja źle usłyszałem. Nie zdążymy tego zrobić. No nie, bo... No bo Wojtek, no. No dobra, no. Teraz, jak macie... Biały. Nie. A, teraz dobra. Jak macie... Tak jak zaczynaliśmy, o, od tej strony, smaka. Tylko że idziemy od diamentowej do czerwonej. Na tym czarnym pasku. A no. To jak postawiliście wcześniej te dwa białe, to dajecie jedną przerwę i biały. Na czarnym. Jedną na czarny i białe. Białe? Potem, tak, biało. Potem mieliśmy się nie pytać, no ale... No, kolor tylko chciałem. Potem znowu przerwa, znowu dwa białe do góry. To zęby, to jest... No mówiłem ci, że to jego uzębienie pewnie. Przerwa i jeden biały. I z drugiej strony przerwa. Robicie dokładnie tak samo. A kuźwa. Jeden przerwy? Za krótkie. Powtórz. No ale co mam ci powtórzyć? No Tomek, od diamentowej, dwa do góry te, które zbudowaliście no, wcześniej, przerwa, jeden, przerwa, dwa, przerwa, jeden. Przerwa, jeden, okej. Okay. Dobra, ja to przedłużam, bo to jest za krótkie. A ja ci, Wojtek, prezent buduję normalnie. Aha, czyli ty nie budujesz tego, co mówię. Nie, bo ja od połowy nie rozumiem. Od połowy drugiego zdania. No. Dobra, macie to? Ja robię po swojemu. To teraz wracamy do tej fioletowej ściany, którą postawiliście. No. I teraz z każdej strony tej ściany, tak jak jesteście odwróceni, za wami jest ściana diamentowa,
to do tej fioletowej ściany dodajecie raz, dwa, trzy czarnej wełny z każdej strony. Powtórz? Nie, nie powtórzę tego, Tomek, bo to było tak proste, że powinieneś wiedzieć. A ja też się śmieję, powtórz! Jestem plecami do ściany. Każdej strony z każdej strony fioletowej ściany dodajecie po trzy czarnej wełny. Gdzie? To jest głupie, nie możemy się nie pytać. Aga, dobra, Wojtek wyłącz sobie słuchawki. Aga, z której strony mam mu to postawić? U góry, u dołu, w poprzek? Ja postawiam u dołu. Kurwa, ja a ile tego było, Aga? Chodź, my się możemy komunikować przecież, ile to było? Trzy. Jak on nie pojmuje, w ogóle... Postaw tu, no, sam sobie ja postaw. Jak nigdy go nie rozumiem, że... Ja nie wiem co, bo on się nie wyspał. Ale ja się wyspałem. Ja piękny prezent za to zrobiłam, ja już swoją budowę zrobiłam. Ja bym musiał mu chyba siusiaka tu postawić, kuźwa, tłumaczenie. Ej, nie wiem. Dobra, niech będzie, widzisz, no dobra, ja dalej. Widzisz, ja swoją budowlę na przyszły odcinek. Dalej. To teraz tak, jak macie tą fioletową ścianę dalej, to na niej stawiacie jeden czarny, ale tylko i wyłącznie na fioletowej, stawiacie jeden czarny blok. W sensie na całej linii, tak? Aha, no to już co innego. Macie? No. No. Ja bym zrobił oczy, wyszłaby mi jakaś taka oświetlenica. Dodawajcie jeszcze jeden czarny po bokach. Z jednej i z drugiej strony, czyli z zielonej i złotej. Ej, ośmiornica w czapce. I teraz tą całą ten cały pasek, który zrobiliście, czarny. Rozszerzcie go tak, żeby stykał się ze ścianą diamentową. Hmm. Czyli przedłużcie tak, żeby się stykał z diamentową, nie? Ośmiornica w moherze. Ja bym jej oczy dorysował. A te białe to nie zęby, to są wypustki. To chyba też robię, nie wiem. Jak będziecie mieli, to powiedzcie. Ej, podoba mi się to, że nie tłumaczymy dalej. To jest piękne. Nie wiem, jak. Ej, to jest fryzura na Elvis Presley. No dobra. Mam zadaszenie twojej jamy ustnej. Macie, tak? Z czegoś, Aga? No. Magda? Tak, mam, a Magda to buduje co innego w ogóle. Ja się bawię, daj mi spokój. To teraz tak, wejdźcie do tej paszczy. A no. Boże, jestem w paszczy Wojtka, no. I teraz jak stoicie do ściany, tak, patrzycie się na ścianę diamentową, tak? A patrzymy się, no, patrzę się. To będziemy budować jakby na suficie. No. Jaki sufit, kurwa. Więc na tym suficie od lewej do prawej, czyli od klocka, od zielonej ściany, na diamentowej stawiacie. Mhm. Stawiacie jeden biały, no. Potem przerwa, dwa białe, przerwa, biały, robimy, no. Przerwa, biały. Dwa białe, do dołu oczywiście, tak? A już do dołu. Potem przerwa, biały. O, oh, fucking shit, Aga. Coś tam wyszło. No, mi macie? Usta się skończyły, czekaj, ja mam poza ustami, on jest jakiś dziwny. Ile macie było, Aga, razy w dół? Dwa. No, ale... Zawsze na dwa. Ale ja tak mam źle. A, te cybyły co na tutaj... dwa, to były na dwa. Dobra, a. Powiem wam wprost. To jest odwrócenie tego, co było na dole. Czyli jeżeli na dole jest jeden biały, to na górze będą dwa białe do dołu. A, tak mówisz. No to są zęby po prostu, więc to są odwrócone zęby z dołu. Na no. Tej samej wysokości i tak dalej. Ale ja przy języku nic nie mam, a tego? No tak właśnie myślałem. No dobra, to będzie może jeden? A czekaj, bo ja... inwencja. Ja mam ja wszystkie siekacze. Trochę. A, kurwa. No i co dalej? Macie no. To? No tak. Niech ci będzie. Dobra, to teraz jak zrobiliście wcześniej tą ścianę fioletową, no. I z każdej strony pododawaliście w stronę zielonej i złotej po trzy klocki czarnej wełny. No. Raz, dwa, trzy, no, zgadza się. Czy wy zrobiliście to jako całą ścianę, czy tylko podstawę? Ja nie wiem, wstrzymuję się od głosu. Wstrzymuję się od głosu. Następne pytanie poproszę. Aha, no dobra, no to musimy to zrobić inaczej. Znaczy ja nie wiem, co zaraz zrobiłem, czego to jak lubię. Macie tą fioletową ścianę, to na dole, jako podstawę, powinniście mieć do fioletowej ściany dołożone trzy czarne klocki. Z każdej strony. W stronę góry. Złotą i w stronę zieloną. Na dole, na samym dole. Jeden pas, taki pasek, trzech klocków. A łącznie trzech, tak? Tak. Aga, chyba jeden odstęp ma być od strony żółtej. Wojtek, nie odpowiadaj. I od zielonej.
On się on już nawet nie dycha głośno, więc mamy i tak źle, zostaw nas. Kurde. Macie? No! To teraz na krawędziach tego pasku, czyli przy ścianie zielonej i przy ścianie złotej, musicie dodać w stronę ściany czerwonej 6 czarnych klocków wełny. 4, 5, 6. O dobra, do końca, Aga. Wal do końca. Którą stronę? Musi być jeden odstęp przerwy od każdej ściany. O kurwa, no to nie jest 6. To Aga, zrób se 5. Będzie odstęp przerwy. Raz, dwa, trzy, cztery, no 5. No widzisz? I teraz to zabudujcie tak, żeby powstał wam prostokąt. By było śmiesznie, mi też właśnie powstał prostokąt. Prawda inny, ale powstał. A to Aga, łączymy to z tym sufitem? Ja już nie wiem, z której strony ja buduję, ale dobra. Ja już nie wiem, co mam mu... Ale to że... tak miało być? Ale że co? No to jest jak bez macie sensu. Jak macie ten prostokąt na podstawie, to powiedzcie. A w stronę czerwoną miałam budować, nie? A wiecie co? To chyba miało być tak. Dobra. A, Paldi, Aga! Rób tak, jak myślisz. Jak będziecie mieli ten prostokąt podstawy, to mówcie. A mam go wypełnić? Bo ja go wypełniam. Ja też wypełniłam. No tak, musicie go wypełnić. No dobra, ale gdzie wy go wypełniacie? No na dole. No w środku nic nie wypełniacie. No nie w środku, no obudowę robię. No to teraz musicie, tak, no to jak to zrobicie, to musicie to podnieść dodatkowo na 12 do góry. Dobra, pierniczna, ta paszcza jest mała. To? Może masz cienkościsk. No właśnie, o masz cienkościsk, no. Jak 12 do góry? Przecież to na nie będzie 12 widać do góry. Nic. Gdzie budujesz, Tomek, tego, tą paszczę? Ty w stronę, przy czerwonej to budujesz? Nie, wiesz co, ja tam, wszędzie było dookoła czarne. To podniosłem to na wysokość sufitu czarnego i po prostu robię obudowę. Najlepsze jest to, że ja wszystkie bloki użyłam, które były tu dane. Tej mojej budowy. Ale to głupio będzie wyglądać. A Aga, co ja ci poradzę? No, szef kazał, pracownik no, robi, no. Ale kuźwa, ja teraz szczękę zabuduję, żeby... A, Aga, nie pytaj się, on ma dziwną szczękę, no, zostaw go. Ale ja szczęki nie zabudowywałem, więc ale nie ja wiem. Zabudowałem i to głupio wygląda. Ja nie wiem, jak wam to wychodzi. Ja też nie wiem, bo Wojtek kazał mi zabudować, no. Nie wiem, dobra, whatever. Ja wam kazałem zabudować to za szczęką. Tylko? Za szczęką? Stronę czerwoną, więc ja nie wiem, jakim cudem szczękę zabudowaliście. Za szczęką? No tak wytłumaczyłeś. No w stronę czerwoną, no to ja nie wiem, co jest źle w słuchaniu tego. Aga. Jeżeli wy zrobiliście w stronę diamentową, to ja nie wiem. Oczywiście, że zrobiliśmy. No. To ja nie wiem, jakim cudem wy... To ja chyba no bo tą podstawę, no bo ta podstawa to była jakoś dookoła tam. A, do dupy. Ej, koniec czasu? No weź, koniec czasu. Ja pieprzę to, Wojtek. Dobra, ja chcę to zobaczyć. Nie, żadne żał... O Jezus Maria. Co wy zrobiliście? Aha. Moje jej urwało. To... Wojtek, Boże. Miało być paszcza smoka. Wojtek, tyś kuźwa paszczę smoka widział i tłumaczył. Patrz. No wy żeście zrobili... Ale słuchaj, ja w was po prostu nie wierzę, nie? Aga w ogóle zrobiła na diamentowej ścianie to fioletowe. Magda to w ogóle nie wiem, co wybudowała. Panie, a, to jest swój nagrobek ze sztucznym kwiatkiem w doliczce. No. Ale powiem ci... Ale to ma sens, tylko że kurwa... My z Agą mamy podobnie, jakby nie patrząc, tylko że Aga kierunki popieprzyła. Nie no, to z tego co widzę, to Tomek był najbliżej. Ja już się w połowie języka tylko zgubiłam tego czerwonego. Język widzę spoko, zęby też, tylko nie wiem dlaczego, przecież mówiłem tutaj na dwa fioletowe i przeciągacie to wszystko do ściany diamentowej. Ja, no ja nie wiem, nie wiem. Wy się chyba dobra, nie wypaliście. Dobra, wiecie, dzisiaj. Koleżanki, idziemy się napić, bo ja tego nie zniosę na trzeźwo i to nie ma. Ale wiecie, jak ja to zobaczyłam teraz i ja takie... Ja pieprzę, kiedy? Jak to się... Jak to jest możliwe? I dlatego ja nie chciałam tego zabudować, bo mojej szczęki by nie było widać. Znaczy... Powiem pieprzę, bo on uchała. Powiedział tą platformę na dole, coś tam... A to było tu... Ja co... Nie, no, halo. Robiliście pierw... Aga, dlaczego ty w ogóle to zrobiłaś na cztery? Bo mi wyszło bardzo dziwnie, ja sobie już swoją inwencję twórczą. Wiesz. Bo ja miałam szparkę, Wojtek, patrz, wiesz, gdzie była szparka? O, właśnie te szparki wasze mnie interesują. Tu była szparka od góry do dołu. Tu byłaś, widzisz szparkę? Tu? Aga! Nie tu, Aga! Kuźba, ja miałem tu szpary. Tutaj by... Patrz, jak tu stawiałaś trzy na początku, no. I mieliście to zrobić tak. Czekaj, tak? Bo nie widzę. I potem mówiłem, że do tej ściany doklejacie po dwa fioletowe z każdej strony, tam no wyżej to ja troszeczkę. Budowałam tu, Wojtek, patrz, tu budowałam, a nie kuźwa od środka. No ale dlaczego budowałaś tu, skoro nie ja mówiłem, wiem, że na tak tym... Nie zrozumiałam. Ja też nie, i mi dwie szparki wyszły po boku, ja miałem tu takie, wiesz...
Tu jedna i tu druga, co nie? Mówię, co jest grane, mam dwie szpary. Ja powiem tylko tak, że jestem bardzo ciekaw, jak wyjdą prace z Discorda, więc będzie trzeba to patrzeć. Ja polecam swój nagrobek ze sztucznym kwiatem. Więc jeżeli się... Tylko, że no, te zęby najgorzej wyszły. A kto mi zepsuł tu moją zajebistą... Ale ja od razu mówię, widzę, że to śmieszniej zdecydowanie wychodzi, bo fajne rzeczy się robią. Tylko jedna mała, ważna rzecz. Nawet jeżeli nie rozumiecie, to macie budować tak, jak wam osoba tłumaczy. Magda! No ale co ci A nie, że ty sobie zrobisz... Nagrobku. Ale nie, to nie o to chodzi w Zasypanych. Ale proszę, też nie wyszło. Jest ładny nagrobek, ale dostajesz karnego jeżyka. No mamy go zjeść? Możesz. Dobrze. Bo nawet się nie starałaś, więc nie wolno tak. Starałam się bardzo. No właśnie, widzę, zbudowałaś zupełnie co innego. Nie chciałabyś mieć taką urwaną szczękę, patrz jaka jest zajebista. Widzisz, no w sumie i szczęką i jeżykiem można się podrapać. To co widzę, po prostu Ender chciała, żeby nasze szczęki się tam zbliżyły, popatrz, bo ona tylko zrobiła w naszym kierunku. Patrz, ojo, Agur. A bo dzisiaj jest ten, o! Właśnie, chodź tu. Dobra, słuchajcie, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Słyszymy się w kolejnym odcinku, gdzie będzie tłumaczyć Madzia. I oczywiście nie będziemy się pytać. To jest, więc to jest może być głowa. Ciekawie. Także jak sami widzicie, po dzisiejszym odcinku jest bardzo ciekawie. No, to więc, już nie są takie same te. Więc dobre. Zobaczymy, co jak wyjdzie. Także słuchajcie, my wam za dzisiaj dziękujemy. Ze mną była Agnieszka. Byłam. Była Madzia. Byłam. I był Tomek. Byłem. Także dziękujemy wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Pa, 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 pa. Pa, pa. Pa, pa.